to zabawa dla każdego. Wystarczy niewiele miejsca, grać może każdy. Więcej niż dwie osoby? Żaden problem. W Speedball można grać nawet we czwórkę przy jednym stanowisku. Najlepiej nadaje się do tego wielofunkcyjne boisko na Orliku. Interesujące, prawda? Zacznijmy zatem od początku. Jedna mata, obciążony stojak z gumową piłką na żyłce, rakiety i gotowe. Pole do gry przygotowuje się dosłownie w 5 minut. Musicie przyznać, że niewiele. Dowiedzmy się zatem, jak w to się gra. Na początek, jak w każdej grze Fair Play, przywitajmy się. Rakietę należy zakręcić wokół ręki tak, aby nam z niej nie wypadła. Przy każdym serwisie jedna noga musi być na środkowej linii boiska. Przepisowo podczas gry nie możemy przekroczyć środkowej linii oddzielającej pola zawodników. Postawienie nogi poza nią lub na to strata i punkt dla przeciwnika. Tak wygląda prawidłowy serwis. Piłka trzymana na wysokości głowy na poziomej żyłce. Serwowanie z dołu jest zabronione. Przeciwnicy ustawiają się na własnych połowach kortu. Przy grze deblowej każda para znajduje się na własnej połowie i odbiera piłeczkę naprzemiennie. Tu zawodnicy prezentują grę singlową, czyli jeden na jednego. Po serwisie trzeba piłkę odebrać. Odbicie piłki nazywa się return i wykonać go można po tym, jak zaserwowana przez przeciwnika piłeczka minie go za pierwszym lub drugim razem. Return zagrywamy z forehandu albo backhandu. Punkt zdobywamy w momencie, gdy po naszym odbiciu piłeczka zatoczy dwa pełne kręgi i przeciwnik nie będzie w stanie jej odebrać, jeżeli uderzy piłeczkę ciałem, a nie rakietą, lub jeżeli uderzy w żyłkę, a nie w piłkę, czyli punkt zdobyty i zmiana serwującego. A co, gdy jesteśmy sami lub jest nas więcej niż dwoje? Super Solo to gra na czas dla jednego zawodnika. Jego zadaniem jest odbicie piłeczki jak największą ilość razy w ciągu określonego czasu. Zawodnik rozgrywa 4-1-minutowe serie w następującej kolejności. Prawa ręka, lewa ręka, obie ręce forehand, obie ręce backhand. Przerwa pomiędzy seriami powinna wynosić 30 sekund. Piłeczkę odbijamy raz w jedną, raz w drugą stronę. Ostateczny wynik to suma wszystkich 4 serii. Jeżeli natomiast jesteśmy na Orliku większą grupą osób, możemy grać w debla, czyli 2 na 2. Możemy też dowolnie rozbudować drużynę w ten sposób, iż zagramy na przykład 6 na 6. Jest to doskonała forma rozgrzewki, a ponadto w większej grupie oprócz doskonałej zabawy ćwiczymy poprawność przepisowych zagrań. Dzięki temu, że gra nie jest skomplikowana, podstawy mamy opanowane już po pierwszym treningu.